Platforma Obywatelska powinna nie mieć moralnego prawa nazywania się Platformą Obywatelską, bo to zawołanie, to nawoływanie do działań antyobywatelskich. Obywatelskim zachowaniem, jeżeli referendum będzie, a będzie referendum 13, jest być na tym referendum, uczestniczyć i w ten sposób budować Polskę demokratyczną, budować zachowania społeczne, obywatelskie, a nie nawoływać do zachowań antyobywatelskich. Oddaję głos najbardziej kompetentnym, znającym problemy Warszawy od Podszewki. Czy referendum, czy to dobrze, że referendum odbędzie się i czy te 6 lat to sukces czy porażka Hanny Gronkiewicz-Waltz? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim pierwszym naszym zdaniem chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim warszawiakom, którzy się pod tymi listami poparcia referendum podpisali. Wszystkim warszawiakom, którzy dopytywali o miejsca, gdzie można się podpisać, którzy specjalnie przyjeżdżali po to, żeby się podpisać pod tymi listami. Wszystkim ochotnikom, wolontariuszom, którzy nam pomagali zbierać podpisy. Przede wszystkim naszym działaczom, którzy się silnie w to zaangażowali. Jest to dla nas bardzo ważne i to jest dowód na to, że w Warszawie to społeczeństwo obywatelskie istnieje i ma się bardzo dobrze. Druga rzecz jest taka, że przede wszystkim wbrew temu, co mówi Platforma Obywatelska, bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich tych ludzi i wszystkich tych, którzy się jeszcze nie zdążyli podpisać, a mają swoje zdania na temat dotychczasowych rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Namawiamy do tego, żeby wzięli udział w referendum, żeby podpisali się pod referendum, ponieważ tak jak powiedział mój przedmówca, jest to bardzo ważna inicjatywa obywatelska i nie można namawiać do tego, żeby taką inicjatywę, szczególnie podpisaną przez tylu mieszkańców, ignorować czy też bojkotować, do czego namawia Platforma Obywatelska i co uważamy za skandaliczne tak naprawdę. Przekazuję głos szefowi Mazursza. Proszę Państwa, kiedy 91 dni temu zastanawialiśmy się wspólnie, czy udział w zbieraniu tych podpisów, czy powinniśmy wziąć w tym udział, to uznaliśmy, że oczywiście udział powinniśmy wziąć i oczywiście uznaliśmy, że samo zebranie tych podpisów będzie już sukcesem. W trakcie tego zbierania spotkaliśmy się z wyrazami sympatii mieszkańców, którzy w sumie zachęcili nas do tego, że jeżeli można się posunąć krok dalej i jeżeli jest szansa na to, żeby to referendum było ważne, to że należy w tej sprawie zrobić wszystko, co tylko jest możliwe i struktury ruchu Palikota będą to robiły. My się cieszymy, bo to 91 dni, kiedy były zbierane podpisy, a następnie były weryfikowane, to czas, kiedy warszawiacy zobaczyli, że jednak mają prezydent w stolicy. Pani prezydent jest niezwykle aktywna, praktycznie rzecz biorąc bez przerwy widać ją w mediach, pojawiają się nowe pomysły. Za kwotę bliską tej kwoty, którą trzeba wydać na to referendum, będą budowane osiedlowe siłownie, które potem pewnie w 6 miesięcy zostaną zdewastowane, ale przecież jest to jakiś uśmiech w naszą stronę. Okazuje się, że można otworzyć metro wcześniej. Okazało się, że remont trasy mostu Łazienkowskiego nie musi trwać 2 miesiące, a może trwać miesiąc i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te 91 dni to jest okres, kiedy my jako warszawiacy, nam już jest łatwiej. Teraz będzie kolejne 50 dni, kiedy będziemy czekali na ten dzień referendalny i to jest znowu ten czas, kiedy władze miasta będą czyniły niewątpliwie warszawiakom dobrze. W związku z tym tak się jakoś dziwnie złoży, że część tej kadencji będzie poświęcona temu, żeby warszawiakom żyło się w mieście lepiej. No i to jest po prostu sukces również tej akcji referendalnej. I przyłączając się do tego, co przed chwilą moja koleżanka mówiła, zapraszam wszystkich warszawiaków 13 do urn wyborczych. Dlatego, że wygląda na to, że w Warszawie tylko właśnie premier, prezydent i prymas nie chcą brać udziału w referendum, natomiast warszawiacy chcą wziąć udział w tym referendum, bo się podpisali. Referendum na pewno będzie świętem demokracji i warto wykorzystać to święto demokracji, dlatego że problemem uczestnictwa wielu Polaków w życiu politycznym, w życiu społecznym jest świadomość, że nic się nie da, nic się nie da zrobić. Natomiast Warszawa pokazuje, że da się. Stąd może moja pomyłka na początku Wrocławia,
bo we Wrocławiu też mamy swoje problemy z prezydentem i tam jakoś nie możemy osiągnąć tego, co wyście tu w Warszawie osiągnęli. Okazuje się, że można, tylko trzeba chcieć. Proszę bardzo, pytania. Barbara Bartel, WPN Radio Chicago. A czy to referendum w Warszawie coś zmieni? Bo załóżmy, pani Grągiewicz Walcy nie będzie prezydentem Warszawy, to będzie komisarz i będą rządzić ludzie Platformy Obywatelskiej. Jak to panowie widzą? I drugie pytanie, co się dzieje, że ruch Palikota spada w sondażach i co zamierzacie zrobić, żeby podwyższyć te sondaże? Dziękuję. To pozwolę sobie pierwsza zabrać głos. Jak to, co się zmieni? No mówimy o tym już, zresztą tu Jerzy mówił o tym i ja mówiłam, już się zmieniło. Znaczy przede wszystkim Platforma zaczęła działać w Warszawie, co już jest ogromnym sukcesem referendum. I jestem pewna, że nawet jeżeli będzie komisarz, to ten komisarz też będzie miał podobne podejście do tego, które ma w tej chwili Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ponieważ jeżeli dojdzie do referendum i ono będzie skuteczne, to będzie dość mocna, może nie kara, ale dość mocny kubeł zimnej wody dla Platformy i nie dopuszczą do tego, żeby po raz kolejny warszawiacy musieli powstawać, że tak powiem, przeciwko władzy. Także ja myślę, że to już jest sukces i nawet jeżeli ten komisarz zostanie powołany przez Platformę i Platforma będzie dalej rządzić, to i tak podejście do warszawiaków choć trochę się zmieniło. Nie dla działania? W jakim sensie? No, że jest referendum i wygrane referendum, ale dalej to nic nie zmienia. Ale to cały czas właśnie mówimy o tym, że już się zmienia. To znaczy, to kolega wymienił szereg rzeczy, które w podejściu Platformy się zmieniło. Jakich rzeczy się zmieni? Na przykład, co? Hanna Gronkiewicz-Waltz do tej pory absolutnie w ogóle nie komunikowała się z mieszkańcami. Mieszkańcy Warszawy w ogóle nie wiedzieli, co tak naprawdę dzieje się w ratuszu, a przede wszystkim dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje. W tej chwili komunikaty wypuszczane przez ratusz mają częstotliwość co najmniej komunikatów PAP-u. Cały czas Hanna Gronkiewicz-Waltz jest widywana na konferencjach, na ulicy, przy mieszkańcach, odwiedza mieszkańców, wysyła listy do mieszkańców, ale przede wszystkim zaczyna działać, to znaczy otwiera miejsca w Warszawie, które były do tej pory zamknięte i z komunikatami, że one zamknięte jeszcze będą bardzo długo, bo są remonty. Zaczyna uruchamiać siłownie miejskie dla mieszkańców, zaczyna się zastanawiać nad pewnymi rozwiązaniami, które do tej pory mieszkańcy oprotestowywali i dostawali w odpowiedzi komunikat nie da się, a teraz okazuje się, że jednak się daje. Przemyśleć ceny biletów, może przemyśleć rozwiązania śmieciowe. To wszystko się dzieje w tej chwili, w trakcie referendum. Przecież to się nie dzieje przypadkowo, prawda? Odwołuje się nieudaczników z ratusza. Przypominam, że pan prezydent Kochaniak, który już nie jest wiceprezydentem, miał już w swojej karierze wiceprezydenckiej, zajmował się kiedyś służbą zdrowia i przestał się nią zajmować, bo się zrobiły same kłopoty. No potem się zajął śmieciami, zrobiły się znowu kłopoty, no ale już na szczęście niczym więcej w Warszawie się nie zajmie, więc nie jest szansa, że nie spowoduje następnych. Pani redaktor, referendum nie służy temu, żeby zmienić rzeczywistość polityczną, jaka jest. Bo ona jest po prostu. Referendum służy temu, żeby można było prezydenta, burmistrza, wójta, kłamczuszka albo nieudacznika odwołać. Żeby można było przerwać złe rządzenie. I temu również służy referendum w Warszawie. Jeżeli pani prezydent Gronkiewicz-Waltz przestanie być prezydentem, to nie jest oczywiście dla warszawiaków obojętne, ale to sprawą władzy państwowej będzie, kto dokończy tą kadencję w Warszawie. Czy pan premier wyznaczy swojego namiestnika, który nami będzie rządził przez ten rok, czy pan premier zarządzi wybory na prezydenta Warszawy. To już jest problem władzy, a nie problem mieszkańców Warszawy. Mieszkańcy Warszawy albo będą przyglądać się temu, co będzie robił namiestnik, albo wybiorą nowego prezydenta na rok czasu. I to jest dopiero przyszłość. Natomiast najpierw trzeba odsunąć od władzy tego, kto Warszawą zarządza źle. Funkcja prezydenta daje olbrzymie możliwości. Pani prezydent Warszawy, pani prezydent Gronkiewicz-Waltz nie jest dobrym prezydentem i nie byłoby dobrze, gdyby jeszcze przez rok marnotrawiła to, co w Warszawie można zrobić na złe rządzenie. No to najwyższy czas, żeby przestała. A odpowiadając teraz na drugie pytanie o sondaże, można zapytać, gdzie się podzieli wyborcy i ruchu Palikota. Wpisując się w tok odpowiedzi naszych konkurentów politycznych, powiedziałbym tak, jak
przedstawiciele PSL-u twierdzą, że słabe notowania mają, bo rolnicy pracują w polu. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, że ich notowania są słabe, bo ich wyborcy klasa średnia właśnie gdzieś na Wyspy Bahama wyjechali. To ja bym powiedział wobec tego, że nasi wyborcy, ludzie młodzi, przede wszystkim są na wakacjach, ale analizując poważnie ostatni sondaż, starając się wniknąć w metodykę tego sondażu, w ten sondaż, w którym Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 43%. 43% wśród tych osób, które pójdą na pewno do wyborów, które zadeklarowały, a takich osób okazało się, że z tej 1000-osobowej grupy respondentów było raptem 500. 32% osób stwierdziło, że na pewno nie pójdzie na wybory, natomiast 35% osób twierdziło, że rozważa pójście, ale nie wie, na kogo ma głosować. I tu jest klucz do oceny tych notowań. Tam właśnie, w tej grupie zastanawiającej się, bo w najbliższą niedzielę nie będzie żadnych wyborów, oni nie muszą dzisiaj wiedzieć, czy na kogo oni zagłosują. Tam są wyborcy, tam są nasi wyborcy w tej chwili i właśnie to wszystko, co zamierzamy zrobić w najbliższych miesiącach, to nowe otwarcie, ta nowa inicjatywa ruchu Palikota ma przekonać właśnie tych nieprzekonanych, aby zagłosowali w następnym sondażu, stwierdzili, że oni już wiedzą, na kogo mają głosować, że mają głosować na ruch Palikota. Zresztą ta grupa, gdyby tak słupkami ułożyć, ta grupa niezdecydowanych jest najwyższym słupkiem, wyższym nawet od słupka Prawa i Sprawiedliwości. I właśnie ci niezdecydowani będą decydować o losie nie tylko ruchu Palikota, nawet o losie wyniku walki pomiędzy PiS-em i Platformą. Wielka grupa, ciemna liczba, nie poddająca się w tej chwili sondażom. Nasze sondaże na jesieni będą inne, bo z tej grupy będziemy czerpać swoich zwolenników, swoich przyszłych wyborców. To jeszcze mam jedno pytanie do pana posła. Jak pan ocenia incydent na plaży w Gdyni? Czy policja rzeczywiście dostatecznie szybko zareagowała? Trudno mi ocenić, analizować, bo są to sprawy wewnętrzne policji, znaczy faktem jest, że ta policja nie monitorowała odpowiednio wcześniej i przez cały czas tej grupy ryzyka, jakim to grupą ryzyka na pewno było dość duże zgromadzenie tych kibiców, którzy przyjechali ze Śląska. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na bardzo złe i niedopuszczalne słowa, które wypowiedział później najpierw minister Sienkiewicz, a następnie na wczorajszej konferencji Donald Tusk, mówiąc o przyzwoleniu dla brutalności policji w określonych sytuacjach. A czy ja jestem ostatnim, który chciałby bronić bandziorów, którzy wdają się w bójki, którzy naruszają prawo. Natomiast moim zdaniem policja powinna działać, tak jak pani sugerowała, przede wszystkim szybko, skutecznie i sprawnie. Ale nie w granicach prawa, ale nie brutalnie. Bo brutalność, pan premier Tusk nie zna słowa brutalność. Brutalność to jest również okrucieństwo. Brutalność to jest naruszanie prawa. Brutalność to jest agresja. A więc tutaj pan minister Sienkiewicz, jak również pan premier Donald Tusk poszli o krok za daleko. Zdecydowane działania policji, ale nie brutalne. A czy będzie dymisja pana ministra finansów? Bo jakoś słabo pan premier broni pana Rostowskiego. Zauważmy, przed nowelizacją budżetu. Wystarczyło wczoraj jedno słowo pana premiera Donalda Tuska, dementuje. To słowo nie padło. Jestem przekonany, że to, co się dzieje w tej chwili, jest to pewnego rodzaju balon próbny, testowanie, co by było, gdyby nie było ministra Rostowskiego. I jestem przekonany, że właśnie w tym momencie Platforma Obywatelska robi bardzo zaawansowane, bardzo szerokie badania opinii społecznej. Jak to zostałoby przyjęte, gdyby wicepremier Rostowski przestał być wicepremierem i ministrem finansów? I nie mam złudzeń, że tu żadne sympatie, czy zasługi, czy inne elementy, które dotychczas łączyły Donalda Tuska i ministra Rostowskiego, nie będą miały znaczenia. Donald Tusk jest niewolnikiem tych słupków. Jeżeli mu z tych słupków wyjdzie, że powinien go
odwołać, odwoła go, a ja jestem przekonany, że tak się skończy właśnie kariera ministra Rostowskiego i że to, co nam szykuje na przyszły tydzień nowelizację budżetu, to będzie jego ostatnie dzieło, a najwyżej przedostatnie, bo może jeszcze budżet 2014 będzie prowadził.